Święta miłość Franciszka i Klary. Trudno jest rozdzielić te dwa imiona. Są to dwie niezwykłe postacie, dwa niezwykłe zjawiska, legendy świętości. Dwa imiona, Franciszek i Klara, oznaczają rzeczywistość, którą można zrozumieć tylko w kategoriach chrześcijańskich i duchowych. Tak mówił do sióstr klarysek w Asyżu w 1982 roku papież Jan Paweł II. Świętego Franciszka i świętą Klarę połączyła bezgraniczna miłość do Boga, któremu każde z osobna złożyło w darze całe swoje życie, choć mogło być zupełnie inaczej. Obydwoje pochodzili z zamożnych rodzin, mogli założyć rodziny i żyć dostatnio. Franciszek poszedł jednak za wezwaniem Jezusa: zajmij się naprawą domu mego, który rozpada się w gruzy, i z czasem założył surowy w swej regule zakon zwany od jego imienia franciszkańskim. Młodsza od niego Klara założyła równie surowy zakon dla kobiet, ubogich pań. Od jej imienia, zwany zakonem sióstr klarysek, obydwoje zostali ogłoszeni świętymi.